Kołowrotek Dark Magic oferowany jest w trzech wielkościach: 3, 4 i 5 tysięcy. Przeznaczony jest do łowienia głównie w małych zbiornikach śródlądowych, łowienia takich ryb jak karpie, amury, leszczeliny i duże karasie. Kołowrotek Dark Magic wyposażony jest w jedno, ale za to bardzo wysokiej jakości łożysko kulkowe. Zbudowany jest z grafitowej szpuli. Ma wielostopniowy, bardzo precyzyjny hamulec przedni, a ponadto wyposażony jest w system wolnego biegu szpuli. W środku tego kołowrotka znajdziemy bardzo wytrzymałą przekładnię główną. Co ciekawe, kołowrotek Dark Magic ma prawo lub lewostronny montaż korbki, a więc mogą z niego korzystać zarówno osoby prawo, jak i leworęczne. Sam montaż korbki, przełożenie korbki z jednej strony na drugą jest bardzo prosty. Właśnie w tej chwili, mówiąc te słowa, zmieniłem korbkę z lewej na prawą stronę. Kołowrotek Dark Magic ma, co chyba nie dziwi, rotor wyważony komputerowo, a ponadto mocną, bardzo mocną obudowę o wysokiej jakości i sprężynę kabłąka długowieczną. Kołowrotek Dark Magic ma przełożenie 4,7 do 1. W wielkości 3000 na szpuli tego kołowrotka zmieści się żyłki o średnicy 0,20 mm, 240 metrów, żyłki o średnicy 0,25 mm, 200 metrów, a żyłki o średnicy 0,30 mm, 140 metrów. Kołowrotek o wielkości 4000 pomieści aż 200 metrów żyłki o średnicy 0,30 mm. Bądź też 160 metrów żyłki o średnicy 0,35 mm, czy też 120 metrów żyłki o średnicy 0,40 mm. Natomiast ten największy z oferowanych, kołowrotek Dark Magic 5000, żyłki o średnicy 0,35 mm pomieści na swojej szpuli aż 200 metrów. 0,35, 160 metrów, a żyłki o średnicy 0,45 mm, 120 metrów. Kołowrotek Dark Magic. Kołowrotek, jak już powiedziałem na wstępie, przeznaczony do łowienia ryb spokojnego żeru, tych większych, takich jak duże leszcze, duże liny, duże karasie, amury i karpie, do łowienia ich w zbiornikach raczej śródlądowych, wyposażony w wolny bieg szpuli, tak aby można było pozwolić na przykład karpiowi czy amurowi na daleki odjazd w trakcie naszej wędkarskiej zasiadki. Dobrym testem dla każdego kołowrotka jest nawinięcie na niego żyłki. I ja w tej chwili to zrobię. Nawinę na niego żyłkę, która będzie fajnie kontrastować, bo jest w kolorze pomarańczowym, a więc będzie dokładnie ją widać na tym czarnym kołowrotku. I sprawdzimy, czy kołowrotek radzi sobie z nawijaniem żyłki, czy nie będzie robił na szpuli takich
fal, takich rowków, czy nawój żyłki będzie równy, czy też stożkowy. Przetestujmy ten kołowrotek, chociażby właśnie pod tym kątem, bo resztę możemy przetestować już na łowisku. Kołowrotek Dark Magic przymocowałem już do dolnika wędki. Przygotowałem też wcześniej węzeł zaciskowy na żyłce, po to, żeby zamontować ją szybko na szpuli kołowrotka. I praktycznie możemy rozpocząć nasz test. Jak widać, kołowrotek tak całkiem przyzwoicie nawinął żyłkę. Jest to, można powiedzieć, nawój dobry, dobrze wykonany. Przy tym nawoju nie będzie problemu ani z zarzucaniem, ani później z holowaniem ryby. Mając już na kołowrotku żyłkę, sprawdźmy, jak działa system wolnego biegu szpuli. Naciągając żyłkę, wyłączę dolny hamulec. Przerzucę dzięki temu całe napięcie, naprężenie żyłki na hamulec przedni. Ten właściwy, ten, który tutaj odgrywa najważniejszą rolę. No bo ten dolny to jest hamulec, który pozwala rybie odjechać już po samym braniu. Naciągam żyłkę, jeszcze dokręcę ten hamulec przedni. Naciągam żyłkę. Od razu popuściło, także wolny bieg szpuli w kołowrotku Dark Magic działa bez zarzutów, perfekcyjnie. Kołowrotek Dark Magic polecany wędkarzom łowiącym z gruntu na małych zbiornikach śródlądowych. Te ryby, o których mówiłem, które wymieniłem, liny, karasie, duże liny, duże karasie, duże leszcze, jak również karpie, amury. Można go równie dobrze stosować do łowienia także sandaczy metodą gruntową, a dlaczegoż by nie?